co pani porabia dziś wieczorem? A dlaczego się pan pyta? No, moglibyśmy się gdzieś wybrać na jakiś spacer. Księżyc obejrzeć, ptaszków posłuchać. Wieczorem ptaszków? Przecież one śpią. A sowa? Albo puchacze? Po ciemku to ja bym się bała. Czego pani się obawia? Czy mnie pani nic nie grozi? Taki pan odważny? A odważny. Skończył pan? Czekamy, aż się obudzi. Przecież nie śpi. Jak się pan czuje? W porządku, w porządku. Poznajecie mnie? Musimy porozmawiać. Tylko niedługo. Rozumiecie, że teraz musimy zostać sami. Pamięta mnie pan? Jestem z Urzędu Bezpieczeństwa. Niech mi pan powie, ilu było dokładnie tych Niemców. Kilku SS-manów, jeden oficer. A tak dokładniej? Nie pamiętam. A wie pan, po co oni przyszli do schroniska? To ci sami, co strzelali przy pociągu. Ma pan do nich szczęście. Przesadziłem z tym szczęściem. A tego, co pan ogłuszył, mamy tutaj. W areszcie. Mówi. Chcieli przejąć archiwum miejscowego Gestapo. To jest to, co było pod podłogą u pana w schronisku. Ile pan widział takich skrzynek? Wydaje mi się, że jedną. Ten Szwab też nie wie. W plecaku rannego znaleźliśmy jedną. Ale tego musi być więcej. No? Pomyślcie. Widziałem, jak to wyjmowali. Chyba były dwie takie skrzynki. Wtedy ten, który mnie pilnował, uderzył mnie. A tu już dwie, a nie jedna. No, skupcie się. Nie pamiętam. I tak pomogli się nam bardzo. Dziękuję wam za postawę. Szczęście, że żołnierze zdążyli. Niech mi pan powie.
Kto zawiadomił wojsko? Nie wiem, jakiś chłopak, smarkacz. Uratował pana. Żegnam. Co ty tu robisz? Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o pana Janka. Przyszedłem do pani, bo pani go zna. Jest jeszcze piwo w tej beczce? Tak. Do wieczora wystarczy? Wystarczy, na pewno. Janek jest w szpitalu. Jest ciężko ranny. No nie martw się, tak wyleczą go. A skąd ty go znasz? Pomógł mi, jak się biłem z pięcioma. To ty jesteś jego kolegą i jeszcze nie byłeś u niego w szpitalu? To ja bym mógł? Pewnie. Warszawianka! Pani nam da dwa ogóreczki i połóweczkę. A ty, mały, co tu tak stoisz? Pomógłbyś w domu mamie? Niech go pan zostawi. Dobra, dobra. Dziękuję. Szacuneczek, dwa piwka. Chwileczkę. Odwiedź go. Na pewno się ucieszy. On tu nie ma nikogo. Dobrze. No co jest z tym piwem? To już pójdę. No idź. Ile? O! Dzisiaj ja płacę, to moja kolej. O, nie, nie. A, zdrowie. Dziękuję. Siadaj. Dobrze, że przyszedłeś odwiedzić chorego kolegę. Ale opowiadaj, co u ciebie. Chodzisz już do szkoły? Nie ma szkoły. Uczymy się po domach. A masz jakichś kolegów? Jak wyzdrowieję, będziesz przychodził do mnie do schroniska. To ja już pójdę. Nie masz mi nic do powiedzenia? Uratowałeś mi życie. To ty zawiadomiłeś wojsko, że Niemcy są u mnie. No, Rysiu, opowiedz mi, jak to było tak naprawdę. To nie ja. Mnie wojsko nie wierzyło. Nie mogłem się dogadać. To posłałem chłopaka. Podziękuj mu za to. Gdyby nie ty, już bym nie wypił tego kompotu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jabłka ci przyniosłam. No jak ty się czujesz? To już pójdę. Do widzenia. Dziękuję, cześć. Tak jak wyglądam. To nie najlepiej. Słuchaj, jak tylko stąd wyjdziesz, doktor mówi, że to będzie już bardzo niedługo. Masz zgłosić się natychmiast do magistratu. Hotel mają otworzyć. To też dla turystów. Możesz tam pracować. Magda, przecież ja mam pracę. Ty chcesz tam wracać po tym, co się stało? No cóż, stało się. Przecież ja i tak będę prowadził schronisko. Tak sobie wymyśliłem. Strasznie Państwa przepraszam. Dłużej już nie mogę wytrzymać, Panie Janku. W prawo. Dobrze. Pan to ma dobrze. Chłopcy panu życie ratują. Piękne kobiety pana odwiedzają. Popije pan kompocik. Nie było tu doktora? A co, kulawy znowu chodzi? Koniec wizyt. Będą słuchać swojego dowódcy. Te świnie, co nie będą słuchać swojego dowódcy, będą siedzieć do wieczora razem z jeńcami. Będą siedzieć do wieczora razem z jeńcami. Nigdy nie dam się wziąć do niewoli. Nigdy nie dam się wziąć do niewoli. I nigdy nie wygadam, co mówił dowódca. Przysięgam. Wszyscy cały czas strzelają. A wy, bankowie, jesteście od łapania do niewoli. Dlaczego my? A bo macie granat. No. Batalion cały na moją komendę do ataku naprzód. Thank you.
coś powiedzieć. Nie mogę, jestem inny. Chcę ci podziękować. Ty? Za co? Że zawiadomił wojsko. Już mi poruszył wieko. Skąd wiedział? Widział Niemców po schronisku. Niemców? A tyś przecież też Niemiec. A ty co z nim gadasz? A co cię to obchodzi? Chłopaki! Józef zdrajca! Ze szwagrą szpieguje! Duże tłumy ludzi, a tutaj możesz sobie spokojnie przejrzeć, co dzisiaj mi przysłali. Z Łodzi? Nie znam go. Ale nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. Ten Tadeusz to był twój narzeczony. Kochaliśmy się. Miałam już pierwszą wiadomość zaraz po upadku powstania. Co mnie podkusiło, żeby to sprawdzać. Nadzieja. Wszyscy teraz szukają. Są tacy, którzy mają wiadomości i tacy, którzy mają tylko nadzieję. A ty? Ja? Ja nie mam już nikogo. Co się stało na moich oczach? Zostałam sama. A ten chłopak? On sam nie wie, kim jest. Chcieli go zniemczyć. Uciekając, zostawili. To był jego niemiecki dom. Raz pomogłam mu obierać ziemniaki. No i tak zostaliśmy razem. Szukam jego rodziców. Bo tak trzeba. Ja wolę być sama. Chcę zapomnieć. Nie tylko ty. Ja pracuję w Czerwonym Krzyżu, ty w knajpie. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Tu zaczynamy życie od nowa. A łatwiej zapomnieć wśród ludzi. Ja tak nie potrafię. Rysiek, jak ty wyglądasz? Ciągle go chłopcy biją, że szwab. Nie, to ja się biłem. To myśmy się bili we dwóch, ze wszystkimi. Bo teraz mam kolegę. Dzień dobry. Dzień dobry.
Przeczytaj to. Wewiórka. Tak to jest napisane? No przeczytaj jeszcze raz. Wewiórka. Ale bardziej płynnie. Razem. No. Wie. Wewiórka. No lepiej, no czytaj dalej. Oboje ptaszkowie zatem, a zajączek został dyszy strasznie prędko, aż mu przez szarą. No dziękuję ci. Teraz czyta Staszek. Przez sierstkę wszystkie żeby widać. Może pić chce. Nie chcę. Dały mu dzieci mleczka na spodeczku, ale szaraczek wystraszony. Co ty tam masz? Pokaż. Co to jest? Po co ci to? Zmieniłem się. Co dałeś za to? Pokażcie pan. Ty wszystko zebrałeś? To nie ja, to cały nasz batalion. Batalion. No którzy to? No, to po ile dał każdy? Ja 5. Masz w takim razie. Chodź do tablicy, zapisz to. 5. Dobrze. A ty? Ja dałem 4. 4. Znak dodania. Gdzie plus? A widzisz. A ty ile? 7. Plus. Dobrze, 7. Dobrze. Następny, ty ile? 4. A ty? 3. Tak mało? Plus. 3, dobrze. A ty? 12. Plus. 12. No tak. No to ile? Jest razem?
Kto wie? No kto wie ile? 35. Ty szwabie. Dlaczego to zrobiłeś? Bo to szwab. A ty go dobrze znasz? Przecież nic o nim nie wiesz. Daj mi kredę. Wysiadaj na miejscu. Równaj się. 35. Tak, Jerisiek podał prawidłową odpowiedź. Nie zrozumieliście, co powiedział, ale czy to jest powód do bicia? A ty dlaczego jego uderzyłeś? Borysiek to mój kolega. Nie przypuszczałam, że tak się stanie. Wyszedł, nie zauważyłam kiedy. Przyjdą. Przyjdą wszyscy razem. Myślałam, jak te lekcje będą tutaj, to on poczuje się pewniej. Jest wrażliwy. Oni są bezwzględni. Wiedzą, że kto mówi po niemiecku, to ich wróg. Tłumaczenie im, że... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyszedłem powiedzieć, bo mi kazali powiedzieć, że my do szkoły nie przyjdziemy. Bo oni kazali powiedzieć, że do szwaba nie przyjdą. Czekaj! Przepraszam pana. Chciałam dobrze. To nie pani wina. Ja też wierzyłem w to, że to może pomóc Ryśkowi. Dzień dobry. Dzień dobry. A ty co masz do powiedzenia? Ja do szkoły przyszedłem. A kolegów po drodze nie spotkałeś? Nie, bo ja zaspałem. No chodź, bracie, siadaj. Siadaj tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A panowie co mi mają do powiedzenia? My musimy do szkoły. A dlaczegoż to musicie? Bo tata powiedział, że jak nie będziemy chodzić do szkoły, to nas zabije. No. No.
zabili cię. To dobrze. Ja się... chciałem bronić schroniska. Nie udało się. Nie mów. Nie mów tyle, to ci szkodzi. No. Nożem pchnęli mnie. Ty żyjesz. Dziadku. To dobrze. Dziadku, było z tobą kiepsko. Ale lekarz mówi, że wyjdziesz z tego. No już nie mówi nic. Spróbuj zasnąć. Thank you.
Podegnij się. Takiego płotu to nikt u nas nie ma. Tato da pieniądze, czy tylko cukierków? Innemu to wyda pieniądze, ale nam... Tymi paskami damy od drogi. Ładnie będzie. Malowanie do domu, żeby z okna widzieć. A drogi musi być ładniejszy, żeby ludzie oglądali. To ja, żeby na płot popatrzeć, muszę z domu wychodzić? A widziałeś coś bliskiego od drogi? Śmieci to się na podwórku trzyma. Ale piękny wychodzi. Rzeczywiście bardzo ładny. Czniemy dalej? No. Czego tu? My pieczy znaleźli. Podejdź tylko a zatłukę. Gadaj, czego? Narty ucinacie. Nar co? Narty. Widziałem u Niemców. Było niemieckie, teraz jest nasze. Ale przecież wy to psujecie. To jest do jeżdżenia. Co psujecie? Widziałeś, jaki płot wychodzi? Chcecie? Pokażę wam, jak się na tym jeździ. Nie pokażę. No. No chodź. Prędzej. Pokazuj. Prędko. Podejdź, to ja już wiem. Nie da się na tym ustać. Podpieraj się tym. Na tym trzeba po śniegu. Próbujemy? No. Idziemy. Jak to nie będzie jeździć, to ten płot sam skończysz. Czekajcie. Coś wam pokażę.
ma zastraszyć cię. Dosyć tego, trzeba mu wlać. Patrzcie. No gdzie te miny? Ty, kogo ty chcesz nastraszyć? Puszka! Mina albo granat. Może jakieś zwierzę na minę wlazło? Tam za kolonią wyżej. Słyszałem wyraźnie, że to gdzieś tam. Gadanie. Echo po lesie kręci. Idziemy. Nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy stąd już nigdy. Idziemy stąd, jak przyszliśmy. A jak wybuchnie? Nie pójdę. Widziałem, jakby wojnę. Konia mina na moczarach rozerwała. Przecież musimy stąd wyjść. Nie pójdę. Może spróbować gdzieś bokiem? Nie pójdę. Coś ty! Tu wszędzie miny. Nie widziałeś napisu na bramie? Nie pójdę. Nie szli. Nie pójdę. Wyjdziemy po waszych śladach. Chodźcie za mną. Chodź.
największe buty. Chodź. Nic się nie stanie. No, nie bój się. Nie gadajcie. Władziu, nie płacz. A mówiłem, że to tu. To może jaki pies. To by musiały być dwa, trzeba to sprawdzić. Panie wojskowy, co to? Spokojnie, obywatelu, zaraz to sprawdzimy. Tam od ruiny można zobaczyć. Z której strony? Chodźcie, ja pokażę. Prowadźcie. No idziemy. Czy wyście ogłuchli? Ruszcie się. No przecież nie możemy tu tak stać. Chodźcie, proszę was. Przecież to jeszcze kilka kroków. Stać! Tędy na dół, panie wojskowy. Spokojnie, zaraz wam pomożemy. Nie ruszajcie się. Po murku. Tam nie ma nic. Powoli, nie ruszać się. Zaraz wam pomożemy, powolutku, nie ruszajcie się. Ty pierwszy. Słyszysz mnie? Chodź powoli po tych śladach. Ty pierwszy, tak, powolutku. Nie ruszajcie się, chłopcy. Powoli, powoli. Powoli, tak. O tak, ładnie, ślicznie. Daj rękę. Daj. Teraz ty, chodź. Widzisz, koledze się udało, tobie się też uda. Powolutku. Tak. Chodź. Tylko uważaj na ślady. Cholera jasna. Dobrze, dobrze, nic się nie stało. Dobrze. Dobrze. O tak, chodź. Chodź. Dobrze, dobrze, powoli.
Tylko uważaj na ślady. Nie śpiesz się. Patrz pod nogi, chodź. O tak, tak. Ostrożnie. Powolutku, powolutku, no. Kopla, tak. Tak, tak, chodź. No, a teraz ty. No chodź, malutki. To mój brat. On nie pójdzie. Obywatelu kapralu, dzieci lekkie, po śniegu jakoś przeszły, ale pan... Dobrze, cofnijcie się. Trzymaj. Nie ruszaj się, idę do ciebie. Nie bój się, chodź. Nie bój się. No i co ja teraz mam z wami zrobić? Po jakiego diabła żeście tam szli, co? Myśmy nie wiedzieli o tych minach. My płot robili. A on przyszedł i nam powiedział o tych minach.
kazał wracać po śladach, to my poszli. To jemu podziękujcie, bo on was uratował.